Powoli zbliżamy się do bramy mojego uniwersytetu, tego gdzie pracuję. I ona wygląda tak. Duża brama. Przed bramą, jak widać, znajdują się różnorakie namioty. One są przeznaczone badaniu studentom, którzy wracają. Znaczy oni wracają tylko po to, żeby odebrać dyplomy, dopisać parę rzeczy i tyle. I tu są te kody QR, które też są z drugiej strony kampusu. Zbliżamy się do drugiej bramy. Ta nie jest tak efektowna. Jest tutaj, to jest druga brama. No nie jest tak efektowna. Tu się nic nie dzieje ciekawego. Przez nią wyjścia nie ma, wyjścia nie ma. Cześć kozy. Cześć kozy. Cześć. Ciekawe muszę być. Ej, nie ha? Szanien nauma? A. Dzinele. Dzinele, a. Vanele. A do Szalcień? Babka. Czy futbol hała? A czy futbol hała? Wysiń. Wysiń kiej? Chyba. Kiej. No i tak moim łamanym angielskim, chińskim się tym dogadałem. I weźmiemy to kozie mleko. Spokojnie. Idzie. No i mi pan wydoi mleko od krowy. Od kozy, bo ja nie potrafię. Ludzie się zebrali, bo to pierwszy raz widzą, jak obcokrajowiec kupuje mleko w ogóle. Pewnie cokolwiek kupuje. Jak ja się zestresowałem. I to jest mleko. Jeszcze ciepłe.